Jedna osoba ranna i cztery zniszczone lub uszkodzone samochody. To bilans wypadku drogowego, który wydarzył się wczoraj około godziny 11 we Włyniu w gminie Warta na drodze numer 710 z Warty do Szatku. To wyjątkowo niebezpieczne skrzyżowanie. Podwójne, bowiem do drogi wojewódzkiej dochodzi droga powiatowa z Pęczniewa, zaś kilka metrów obok, z drugiej strony, droga powiatowa z Kamionacza. Zawinił najprawdopodobniej kierowca ciężarówki. Musimy poczekać na jakby ostateczną opinię i wersję, kto był sprawcą tego zdarzenia, dlatego bardzo ważne są oględziny na miejscu zdarzenia i wszystkie zebrane dokumenty później i dowody później nam pozwolą wskazać sprawcę i to się okaże, czy to był to kierowca ciężarówki, czy na przykład kierowca samochodu osobowego. Jak to zdarzenie zapamiętał jeden z jego uczestników? Nieszczęśliwy zbieg okoliczności, po prostu na krzyżówce samochód stał, który chciał z drogi głównej zjechać na podporządkowaną i nagle zauważyłem, że pojawiła się ciężarówka, ale już na lewym pasie, uderzyła w ten samochód stojący, oczekujący, bo z naprzeciwka... Jaki to był samochód? Opel. I z naprzeciwka, będąc na lewym pasie, czołowo zderzyła się ciężarówka z osobowym. Odbiła się od tego osobowego i zaczął i ciągnąc bokiem samochód, zahaczyło mój samochód tylnym nadkolem i poturbował mój samochód też. Pan Aleksander na szczęście nie ucierpiał. Dramatycznie wyglądała kobieta, kierowca w samochodzie osobowym, który zderzył się czołowo z ciężarówką. Ranną kobietę odwieziono do szpitala w Sieradzu. Ruch na drodze wojewódzkiej numer 710 przywrócono po blisko dwóch godzinach.